To jest nasz dzisiejszy cel. Skoda Felicia, 2000 rok. Łakomy kąsek, nowe opony, nowa tapicerka, instalacja gazowa. Przynajmniej na części się przyda. Dlatego właściciela to niezwykle cenne auto. Zabezpieczy go na każdy możliwy sposób. Dlaczego? Bo to jego prezent po dziadku. Zobaczcie, sprawdził drzwi. Teraz moja kolej. Niestety, nie wszystko mogę wam pokazać. Ale powinno zadziałać. Trudno, są bardziej profesjonalne narzędzia. Najprostsze narzędzia zawsze są najskuteczniejsze. Pierwsza blokada. Tu pewnie nawet łom nie będzie potrzebny. Zabezpieczenie za 60 zł? Nie daje rady. Wygina się w rękach. Kolejne zabezpieczenie. Skrzynia biegów. Teoretycznie możemy jechać tylko na wstecznym. Ale po co? Możemy to szybko ominąć. Teraz wystarczy zwykły klucz hydrauliczny. Teraz mam przynajmniej wszystkie biegi. Co dalej? A, jeszcze to. Na to sposobu nie usłyszałem. To ZR. Podobno nie ukradziono żadnego samochodu z tym zabezpieczeniem. Na początek sprężone zimne powietrze. Po prostu spróbujemy ją zniszczyć młotkiem. Normalnie to już by całe osiedle mieszkaniowe się obudziło, jakbym tak walił. Dobra, ten sposób nie działa. Spróbujemy dobrać się do zamka. Nic z tego nie będzie dalej. Kurde. Kierownica ciągle zablokowana. Dobra, zmienimy narzędzie. Czas na elektrycznego brzeszczota. Spróbuję upiłować tą całą blokadę nieco wyżej, nad zamkiem. Powinna cała wypaść. Pogiął nam się brzeszczot. Trafiło na coś bardzo twardego, bo doszło do połowy i dalej nie idzie. A kierownica? Nadal zblokowana. Zakładamy odzież ochronną, bo czwarte podejście będzie naprawdę poważne. Przepiłowałem całą obudowę, ale jeszcze jest ten bolec, którego nie mogę zupełnie przeciąć. Narzędzia mi się skończyły, ale fantazji mi nie brakuje. Wiem, że takiego sposobu nie użyje żaden złodziej, ale dla mnie to już sprawa honoru. Przecież obiecałem wam, że zerwę tą blokadę. Zerwałem, ale z całą kolumną kierowniczą. No i jak ja odjadę z Kodą? Widzieliście to? Jaki z tego wniosek? Dobrze zabezpieczony samochód jest totalnie nieprzydatny dla złodzieja. Po prostu nie można nim odjechać. To po prostu kupa złomu.